Co to jest bankomat? To jest taki budynek, w którym ludzie załatwiają sobie sprawy. Można dostarczać do banku pieniądze, a z banku trafiają do bankomatu i można w bankomacie je bezpiecznie zabrać. Tam płaci kartą. Wkłada się kartę i bierze się pieniążki. To jest takie coś, gdzie się wypłaca pieniądze. Gdzie można włożyć i zabrać stamtąd pieniążki swoje. Bankomat to jest taka skrzynka, z której wylatują pieniądze, ale żeby je dostać, trzeba włożyć kartę albo wziąć kolejnego pieniądza i tam wrzucić. To jest takie coś, gdzie się wypłaca pieniądze. To jest taka rzecz w takim dużym pokoju, że musimy wziąć kartę, wpisać kod i nam wylatują pieniążki. Bankomat to da się z takiego budynka, też taka skrzyneczka. Do czego używamy karty bankomatowej? Sobie włożyć do bankomatu, później i później wypadają z bankomatu pieniążki. To przerabia, może przerobić to na pieniądze, wtedy do takiego okienka wylatuje i można zabrać. Karty tej można używać nawet do sklepów. Żeby mieć pieniążki. Używamy kartę bankomatową po to, żebyśmy dostali pieniążki. Karta bankomatowa jest używana do tego, żeby jak wpłacimy pieniążki, to żeby później móc je wydostać stamtąd. Karty bankomatowej używamy do tego, żeby albo dostać pieniążki, albo je zwrócić. Karty bankomatowe używamy do tego, żeby mieć pieniążki i zapłacić za nie. Karta bankomatowa służy do tego, żeby mieć dużo pieniążków i żeby można wypłacać bankomatów. Jest potrzebna do pieniążków. Jest potrzebna do tego, żeby można było wyjąć pieniążki. Jak wygląda karta bankomatowa? Prawie jak karta do sklepu. To tak jak karta do grania w karty. Z tyłu pisze swoje nazwisko albo numer. Karta bankomatowa wygląda tak jak zwykła kartka ucięta. Także jest taka skarbonka kółkowa i jest czerwony pieniążek, który jakby wpadł do tej skarbonki. To jest taka twarda kartka, która ma na sobie numer, imię i nazwisko i kod, jaki musisz wpisać. Bardzo twarda. No i jest na niej kod wpisany. Karta bankomatowa wygląda jak taki duży prostokąt. Że ma taki czarny pasek. Że ma numer, imię, nazwisko. No. I trzeba ją włożyć, żeby dostać pieniążki. Że jest gładka, no i tyle.